Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś w tygodniku Wprost długie stenogramy z podsłuchanych rozmów m.in. ministra Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych oraz szefa NBP Marka Belki. Od soboty część tych stenogramów we fragmentach była ujawniana na stronach internetowych. Jak pan je czyta, to co pan myśli? No może zacznę od tego, co powiedziałem dzisiaj w nocy do Wybrzeża 24. Skoro nie ma państwa, to nie ma premiera i nie ma ministrów, bo tak by znaczy, można premier jest, było... ministrowie są, państwo jest. No, jeżeli minister spraw wewnętrznych mówi do szefa Narodowego Banku Polskiego, że państwa już nie ma, to jeżeli nie ma państwa, to i nie ma premiera, a jeżeli premiera nie ma, no to naturalną koleją rzeczy powinno być przypieczętowanie tego i podanie się dzisiaj o 15 premiera Donalda Tuska do dymisji wraz z całym rządem. To może ja powiem, bo przeczytałem te obszerne fragmenty stenogramów. Pan powołuje się, że państwa nie ma, że mówi Bartłomiej Sienkiewicz. To nie jest tak. Bartłomiej Sienkiewicz mówi, państwo polskie praktycznie nie istnieje, dlatego że działa poszczególnymi swoimi fragmentami, nie rozumiejąc, że państwo jest całością, jako całość jest dopiero skuteczne. No więc tylko potwierdza to, co powiedziałem. Jeżeli działa jakimiś poszczególnymi elementami, to najwyższy czas, aby premierem został ktoś, kto będzie w stanie to wszystko skupić i zacząć tak sprawować rządy, żeby państwo zaczęło funkcjonować. Chyba, że obecnie Donaldowi Tuskowi zależy na tym, żeby państwo właśnie nie funkcjonowało, albo funkcjonowało fragmentarycznie, tak jak powiedział to Sienkiewicz, tak żeby poszczególne osoby mogły sobie robić deale, bo drugi element, który mnie najbardziej przeraził, to jest to, że szef Narodowego Banku Polskiego, nie mówiąc już o tym, że handluje, za co powinien natychmiast też podać się do dymisji i tutaj Trybunał Stanu to jest mało, mówi o tym, że sam osobiście informował Donalda Tuska kilka miesięcy przed aferą Amber Gold o zagrożeniach, jakie ta afera niesie, a Donald Tusk publicznie także w Sejmie mówił, że nic wcześniej na ten temat nie wiedział, więc te tysiące osób poszukanych dzisiaj mają prawo żądać w cudzysłowie głowy Donalda Tuska na tacy i żądać, aby te pieniądze Tusk odzyskali. Po prostu mijał się z prawdą, mówiąc, że nikt go nie ostrzegał no, w sprawie Amber Gold? Albo kłamie szef Narodowego Banku Polskiego, albo kłamie Donald Tusk, jeden z tych dwóch osób, albo teraz będą kłamać obydwoje, więc sprawa jest bardzo poważna. Mhm. A czego oczekuje pan po dzisiejszym wystąpieniu premiera Tuska o 15? No myślę, że większość osób, która zapoznała się już pan w dymisji, z całym materiałem. Znaczy, oczywiście, że Donald Tusk do dymisji się nie poda, bo więc co powinien podają zrobić do premier? Dymisji się osoby, które mają odrobinę honoru i odrobinę odpowiedzialności. No w tym momencie oczywiście, że widzimy, że tak jak się zachowywał w poprzednich aferach, które nie były tak mocne jak te i teraz pierwsze jakieś dziwne tłumaczenia jego najbliższego otoczenia, zwłaszcza tak zwanych doradców, którzy w mediach od czasu do czasu występują i próbują mówić, że jest inaczej niż jest w rzeczywistości. I tak jak dzisiaj ze zdumieniem słuchałem Jana Krzysztofa Bieleckiego, który próbował tę rozmowę sprowadzić na kierunki, że niedouczony, młody minister, niedoświadczony rozmawia z profesorem. No to jest śmieszne. To po raz kolejny pokazuje, jakich ludzi próbuje się dzisiaj także wysłać do Komisji Europejskiej na ważne funkcje. Ale, panie pośle, bo może było tak rzeczywiście, że rząd pracował nad projektem ustawy o NBP. Premier wysłał Sienkiewicza na sądującą rozmowę z Belką. Co ten myśli o proponowanych zmianach w ustawie o NBP, a Sienkiewicz po prostu przekroczył swoje uprawnienia i za dużo napaplał. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi na temat funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego i tutaj nie ma mowy o tym, że coś za dużo napaplał Sienkiewicz, bo jeżeli nawet tak, to sam pan powiedział, że został wysłany przez Donalda Tuska. No ale tylko normalną sądującą rozmowę, tylko problem Sienkiewicz polega za dużo na gada, tym, że to szef Narodowego Banku Polskiego prowadzi targ. Targ, który ma doprowadzić do tego, aby został odwołany jeden z ministrów, a w zamian za to ma zostać przyjęta nowa ustawa na temat Narodowego Banku Polskiego. A jeżeli tak się stanie, to on jako szef Narodowego Banku Polskiego tak poprowadzi sprawę, żeby Donald Tusk nie miał problemu w wygraniu kolejnych wyborów. To jest skandal i to jest skandal, który w każdym demokratycznym państwie skończyłby się dymisją wszystkich tych osób, które biorą w tym udział. To co powiem? Miastowo, powtarzam, nie czekając co dzisiaj o 15 godziny. Ogłosi pana zdaniem Donald Tusk? Donald Tusk najprawdopodobniej tak jak zawsze zetnie kilka głów, ale będzie chronił swoją głowę i to do tego się właściwie ta konferencja będzie sprowadzała. A które głowy zetnie?
No, myślę, że Sienkiewicz może się już pakować, natomiast jestem ciekawy i tutaj wszyscy się zastanawiają i myślę, że dlatego Donald Tusk tej konferencji nie zrobił od razu, co będzie w kolejnych nagraniach, zwłaszcza jeżeli chodzi o panią wicepremier. Mhm. W ten sposób. Jaka pana zdaniem była rola premiera w tej sprawie? Nie wyobrażam sobie, żeby Donald Tusk, który jest premierem od 7 lat, który powołał ministrów najbardziej sobie zaufanych, o niczym nie wiedział. I dla mnie nie ma specjalnie znaczenia, dlaczego i kto nagrywał te taśmy. Ważne jest, że te taśmy ujrzały światło dzienne, bo jeżeli byśmy poszli tym tropem, że tego typu rozmowy powinny odbywać się w zamkniętych gronach i powinny być zabezpieczane przez BOR czy przez inne agencje rządowe, to by oznaczało, że ci funkcjonariusze musieliby też łamać prawo, dlatego że każdy funkcjonariusz publiczny, który dowiaduje się o łamaniu prawa, powinien natychmiast powiadomić odpowiednie służby. Więc ta narracja, która dzieje się od kilku godzin w niektórych mediach, że powinniśmy skupić się nie na tym, co zostało nagrane, tylko dlaczego zostało to nagrane i kto to nagrał, nie ma dzisiaj żadnego sensu. Przypomnijmy, że na Węgrzech, kiedy doszło do sytuacji, kiedy premier Węgier powiedział, były premier Węgier powiedział, że kłamaliśmy, kłamiemy i będziemy kłamać, spowodowało to, że przestał funkcjonować, można powiedzieć, z dnia na dzień. Dzisiaj musi się ten scenariusz powtórzyć w Polsce. Tak, tylko że jeśli podaje pan przykład węgierski, to tam było wiadomo, kto nagrał premiera Orbana. Tutaj ale nie dlatego został zdymisjonowany, nie dlatego poległ i poległ cały jego obóz polityczny, kto nagrał, tylko dlatego, co mówił. I myślę, że to jest dzisiaj najbardziej przerażające, że po pierwsze osoby, które spotykają się z ramienia tego rządu, no mają język przypominający najgorsze układy mafijne, język gangsterki, handlują panie i pośle, to handlują... Panie pośle, błagam, znaczy, jeśli pan mówi o języku, to język, ten język naprawdę nie odbiega od nie wiem, jak to nazwać, normy politycznej? No przepraszam. Od języka, który został ujawniony w poprzednich aferach taśmowych. Ale tak? Języka, to jest ten sam język. Ale to jest cały czas język tej samej opcji politycznej, bo proszę chociaż jedno zdanie pokazać mojego języka politycznego, czy moich kolegów, którzy w ten sposób się odzywają. My takiego języka nie stosujemy, bo to jest po pierwsze niekulturalne, a po drugie, tak jak powiedziałem, to jest gangsterka polityczna. Bo nikt was może nie nagrał. No, myślę, że te służby Donalda Tuska, jeżeli już w pierwszej kolejności kogoś nagrywają, to na pewno polityków opozycji. Panie pośle, drugie nagranie, które jest opublikowane, to rozmowa byłego ministra transportu Sławomira Nowaka z Andrzejem Parfianowiczem, byłym generalnym inspektorem informacji finansowej. Z nagrań wynika, że minister Nowak prosi o pomoc w sprawie kontroli skarbowej prowadzonej w gabinecie dentystycznym jego żony. W tej sprawie mogę powiedzieć tyle, no minister Nowak kompromituje się po raz kolejny, ale jego kompromitacja, gdzie zabiega o coś dla siebie, jest dużo mniejsza niż to, co powiedział minister odpowiedzialny za finanse, który mówi wprost, już niektóre rzeczy udało mi się dla ciebie załatwić. Czyli rozumie pan ministra Nowaka w tym działaniu? Ja rozumiem, że każdy, kto zrobi coś złego, chce się bronić, natomiast oczywiście tego typu spotkania i tego typu rozmowy, to też jest próba wybierania presji, dlatego że Nowak był wtedy ministrem, kiedy to mówił, więc spotkało się dwóch ministrów, którzy chcieli załatwić Parfianowicz już nie był generalnym inspektorem. Sobie był ministrem finansów. W związku z tym problem polega na tym, że jeżeli minister finansów mówi o tym, że już część rzeczy udało się załatwić, a resztę muszę się rozejrzeć, muszę się dowiedzieć, no to jest to, a co to jest jak nie gangsterka polityczna? To jest kolejny, tylko że już powiedzmy innym językiem, ale dokładnie sprowadza się do tego samego. Jeżeli mieliśmy w ostatnich czasach sytuację, że osoby, które gdzieś tam protestują, są natychmiast skazywane, osoby, które ukradną wafelek za 70 groszy, są wsadzane do więzienia, a tutaj mamy tego typu deale, no to pytanie, gdzie jest jakakolwiek służba związana z wymiarem sprawiedliwości, która okazałaby na tyle się silna i niezależna, że mogłaby natychmiast doprowadzać do konkretnych rozwiązań, takich, które będą sprawiedliwe i które obywatelom pokażą, że wszyscy obywatele są równie wobec prawa. Przez 9 minut rozmawiamy o treści tych rozmów, to porozmawiajmy, kto mógł nagrać te rozmowy przez 2-3 minuty, tak żeby
akcenty były pana zdaniem, przynajmniej właściwie rozłożone. Kto dokonał tych nagrań pana zdaniem? Tego nie wiem, myślę, że się specjalnie nie dowiemy, dlatego że członkowie rządu są przekonani, że te kompromitujące nagrania zostały wykonane przez służby specjalne. Pytanie tylko, czyje? I jakie? Najlepiej byłoby dzisiaj sprowadzić sytuację do tego, żeby wmówić społeczeństwu, że nagrały to rosyjskie służby specjalne, które chcą zdestabilizować rząd, w związku z tym musimy ten rząd bronić. Ja dzisiaj powiem jasno i twardo, nawet gdyby się okazało, w co nie wierzę, że to rosyjskie służby nagrały te rozmowy, to też pokazuje, że po pierwsze Donald Tusk nie był w stanie przygotować służb, które broniłyby jego samego, a po drugie nie ma to znaczenia, kto nagrał, ważne co zostało nagrane, co zostało upublicznione. Znaczy... Natomiast kto nagrał, podejrzewam, że jest to wewnętrzna rozgrywka w Platformie Obywatelskiej. Że sami platformiarci nagrali drugi, chcesz pan wcześniej powiedzieć? To Schetyna był odpowiedzialny za pewne służby. To on ostatnio był bardzo mocno bity. Może należy się pytać jego, czy coś na ten temat wie. Ja tego Schetyna, nie wiem. Schetyna nagrał Sienkiewicza? Natomiast wszystko jest możliwe. Natomiast chcę podkreślić jeszcze raz. Nie jest ważne, kto to nagrał. Ważne, co zostało nagrane i ważne jest, że dzisiaj Donald Tusk powinien podać się do dymisji. Dobrze, komu będzie służyła taka afera? Ta afera wbrew temu, co niektórzy mówią, może posłużyć do oczyszczenia naszego państwa z osób, które nie powinny pełnić nigdy żadnych funkcji publicznych. I pierwszą osobą, która się najbardziej skompromitowała, jest szef Narodowego Banku Polskiego, który jako szef instytucji niezależnej okazał się zwykłym graczem, który handluje i to handluje naszymi pieniędzmi. Słowo gracz to jeszcze nie jest takie złe. Gazeta Wyborcza sugeruje, że w jednej ze stolic strzelają dziś korki od szampana. W Warszawie? Myślę, że nie. W Warszawie nie strzelają korki od szampana, dlatego że Polacy są przerażeni tym, co się stało. A nie myśli pan, że w Moskwie strzelają korki od szampana? Nie wiem, czy strzelają korki od szampana w Moskwie, dlatego że to jest narracja, którą Donald Tusk chce przybrać dla swojej własnej obrony. Natomiast Polacy nie dadzą się nabrać na to, że nie będą w tym momencie nieroztropni i że pod płaszczykiem tego, że Rosjanie chcą rozgrywać Donalda Tuska, Donald Tusk się obroni. Nie ma takiej możliwości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.